Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Wielki test pilsów z browarów regionalnych. Jak ktoś zapyta, a dlaczego akurat takie pilsy? Odpowiedź moja brzmi, bo tak. Bo takie kupiłem, bo tak uznałem, że jeżeli nawet są 2-3 piwa z jednego browaru, to nic nie szkodzi. Zdecydowałem się na 2 piwa, które nie mają w nazwie Pils, reszta starają się, żeby był Pils. W ostatniej chwili zrezygnowałem z 2 piw, z Kormorana niefiltrowanego, dlatego że uznałem, że jedno niefiltrowane to będzie się od razu wyróżniało, więc efekt ślepego testu byłby troszkę zaburzony. I zrezygnowałem z Dortmundera z Tenczynka, no bo jak napisali na etykiecie, że Dortmunder, no to niech będzie, że Dortmunder, a nie Pils. Natomiast są piwa z browarów chmielone amerykańskimi chmielami, niemieckimi, różnymi, ale są to piwa z browarów regionalnych i są to piwa chmielone, są to piwa o nazwie Pils. Tutaj dostaję pierwszą partię 6 piw. Sobie odłożę i zaraz będzie nalane następne 6. Dlatego, że nie będę się bawił w żadne eliminacje, finały i tak dalej, i tak dalej. Po prostu każde piwo opiszę z osobna i tyle. Więc zaczynamy piwo pierwsze. Opisy piw, to znaczy to, jakie piwo właśnie degustuję, musicie sobie zobaczyć, włączyć napisy. To wtedy się pojawia. Jak ktoś chce być zaskoczony, tak jak ja, to w takim układzie niech wyłączy napisy. Zaczynamy. Piwo numer 1. No, lekko zamglone. Piana niezbyt obfita. Słodowo pachnie i to takim mokrym słodem. No, ale na pewno nie czuję chmielu. Na pewno słodowe. Goryczka, no poczekajmy na trzeci łyk, ale raczej niska. No powiedzmy, że średnio niska. Dosyć lekkie, by nie rzec wodniste, ale jeszcze na granicy. Chyba lekki diacetyl czuję. No szału nie ma, szału nie ma. 2. Tutaj bardziej bursztynowy kolor. Też zamglone. Piana też słaba. Tutaj coś niedobrego. Jakieś takie nuty. Lekka siareczka, ale też jakieś cytrusy, być może jakieś nowofalowe chmiele. Smak rzeźki, taki troszkę cytrusowy. Goryczka niska. Nie za bardzo bym powiedział, że to jest pils. To znaczy smakuje bardziej jak jakieś pale ale. Jakieś nie szałowe, ale nie najgorsze. Nie najgorsze. Bardziej pale ale niż pils. Ale nie najgorzej. 3. Tu jest ładnie klarownie, ale piana też kiepska. Nic nie czuć. Nic ciekawego. Troszkę mokry karton, niestety. Troszkę kwiatowo. No, ale w smaku czysto. Czysty taki lagerowy charakter. Herbata. Czuję herbatę. Dziwne. Taki herbaciany. Może być od chmielu oczywiście. Trochę nijaki.
ale generalnie jak na razie dramatu nie ma. To miło. Czwórka. To była najładniejsza piana. Nawet widać jeszcze lacing. Bardzo ładne, klarowne, złociste. Diacetyl. Szmata. No, diacetyl jest. Taki mleczny. Chmielu nie czuję. No, ale pianę ma ładną. Słodowy. Goryczka. No, jakaś jest. Trochę zapycha nasyceniem. Ale jest fajna goryczka. Ziołowa. No, muszę powiedzieć, że czuć, że to jest pils. Nie najgorzej. Piąty numer. Bardzo bursztynowe. Też zamglone. Bardzo słaba piana. Uhuhu, zboże, słód. Słód, ale taki po prostu, jakbyście worek otworzyli ze słodem. Brzeczkowy. Piwo po prostu nieprzefermentowana brzeczka. Bardzo wyraźnie czuć, jakbyście po prostu głowę do wora ze słodem, właśnie nie wiem, czy pilzneńskim, czy monachijskim włożyli. Uła. O nie. Hu. Jakiś taki chemiczny. O ludzie. O kurcze. Fatalne. Fatalne. Jest goryczka nawet. Ale ta goryczka też jest taka chemiczna. Jakby powiedzieli nasi bracia Czesi, po prostu chemicki syfon. Chemicki syfon. Straszne. Dobra, mamy następną partię. Dziękuję. Przepraszam. Więc piątka zdecydowanie jak do tej pory najgorsze. Najgorsze, naprawdę nieprzyjemne. Nie byłbym w stanie go dopić nawet tego, co jest tu nalane, a co dopiero mówić o całej butelce. Tutaj mamy złociste, zmętnione, ale aż takie drobinki pływają. Nie wiem, czy to z chmielu, czy to z czego. I słaba piana. Owocowy, ale nie w sposób chmielowy, tylko w sposób estrowy. Czyli jabłka, czerwone jabłka i tak dalej, i tak dalej. To nie jest prawidłowy zapach dla pilsa. W smaku jest też owocowe. I w smaku jest lepsze. W smaku jest lepsze, aczkolwiek nie ma tutaj czystego charakteru lagera pilsa. Jabłkowość, ale to nie jest jabłko, zielone jabłko, czyli aldehyd octowy, tylko to jest takie właśnie dojrzałe, czerwone jabłko. Czyli jednym słowem estry, których w pilsie być nie powinno. Czyli raczej na minus. Lećmy dalej. Siódemka. Siódemka złocista, zamglona, z jakimiś tutaj farfoclami, takimi zawieszonymi w toni. Niezbyt dobra piana, ale też nie najgorsza. Mokry karton trochę, szmata trochę. No, szału nie ma. Żelazista. Uhu. O panie.
No po prostu sklep żelazny, mennica państwowa i do tego wszystkiego punkt pobioru honorowego krwiodawstwa. Straszne żelazo. Obstawiam, że albo to jest coś z Beriotu, albo to jest Cieszyn. Straszne. Nie, nie, no generalnie jest źle, jest źle. Nie no, żelazistość przykrywa po prostu wszystko. Jakby mi po prostu krew zdziąsła, ciekła. Goryczka niska. No nie ma szału, no nie ma szału, jest słabo. Ósemka. Klarowne, chyba jedno z najbardziej klarownych. Piana no słaba. Co to za aromat? Owocowy, owocowo-kwiatowy, ale to bym już obstawiał, że to może być chmiel. No ciekawy, taki jakiś taki melon. Dosyć smukłe. Nie, nie wodniste, ale smukłe, niezbyt takie ciężkie, lekkie, orzeźwiające. Goryczki no niestety brakuje, bo to mi bardziej kelsza przypomina niż pilsa. Właśnie brakuje goryczki, brakuje charakteru. Ono jest takie miękkie, zaokrąglone, no ale nie tego oczekujemy po pilsie, ale generalnie nie najgorsze. Dziewiątka. Znowu dosyć ciemne, ciemny bursztyn, wyraźnie zmętnione i znowu źle. Tutaj diacetyl, mokry karton. Słabo. Jest jakaś podbudowa słodowa, ale ta goryczka jest jakaś taka ziołowa, tak jakby nie od chmielu, tylko od jakichś ziół. Nie jest to dobre, nie jest to dobre. Dziesiątka. Dziesiątka bardzo klarowna, złocista, bardzo słaba piana. Diacetyl. Takie estry, tani ruski szampan, czyli generalnie słabo. Pustka. To jest po prostu pustka. Nic się tutaj nie dzieje, nic. I chyba też jest żelaziste. Spróbujmy na drugą rączkę. Może i nie. Nie jest chyba. Takim koncerniakiem daje. Jakąś taką łomżą, czy nie wiem czym. Jedenastka. Jedenastka. Bursztynowe, zmętnione, ale ładna piana. Chyba jedna z ładniejszych tutaj. O kurczaki, co to jest? Bardzo owocowe, ale takie ciasto owocowe. Bardzo przyjemny zapach, ale nietypowy. Znaczy nie kojarzący się w ogóle z pilsem. Ciasteczka jakieś takie. Nie wiem, ciasto z owocami. Goryczka nawet dochodzi do głosu. Średnia. Ono jest bardzo przyjemne. Jest takie owocowe. Jest takie trochę pale ale. C
Cóż tu powiedzieć? No nie jest to pils, moim zdaniem. Nie jest czyste. Natomiast generalnie jest to niezłe piwo. Trochę goryczka taka zalegająca. Ale nie najgorsze. Też troszkę takie herbaciane, herbatnikowe nawet też. Złociste, dwunastka. Złociste, zmętnione. Sporo tych zmętnionych jest. No, może i ten kormoran by nie był najbardziej zmętniony. Zmętnione. Owocowe. I to jest takie... Mirabelki? Mirabelki, jakieś takie żółte owoce. Gruszka. Gruszka. To też są estry. I też ich tu nie powinno być. Lekko kwaskowe. Z piwo gruszkowe po prostu. No przyjemne, ale pils to nie jest. Przyjemne piwo gruszkowe. Dobra, no to powiem Wam. Faworyta to ja tutaj nie mam. Mam takich, którzy rzeczywiście odpadają na dzień dobry. Czyli siódemka odpada. Piątka odpada. Dziesiątka odpada. Sobie skreślę je. Spróbujmy pozostałych po kolei. Jedynka. Nudne. I ten zapach jakiś taki... No, nie podoba mi się. Dwójka. Dwójka jest nawet fajna. Trójka. No tu jest słabo. Ale rzeczywiście herbatą daje. Normalnie herbata jest taniczne, jest ściągające. Jest taka cytryna. Cytryna taka, która w herbacie leżała. Bardzo herbaciano-cytrynowe. Trochę takie skojarzenia z iced tea. Generalnie ciekawe, ale na pewno to nie jest pils. Czwórka. Słodkie, owocowe. Tutaj napisałem wcześniej diacetyl szmata, więc teraz aż tak tego nie czuję. Czuję właśnie owoce, dużo owoców. Ale takie w szejku. Nawet truskawka. No dziwne, dziwne. Piątka odpadła, szóstka. Też jakiś taki brzeczkowy. Jabłkowy mocno. Ósemka. No ten jest niezły. Czysty. Jako jeden z niewielu jest tutaj czysty, lagerowy charakter. Te owocowo-kwiatowe nuty, jak sądzę z chmielu, są subtelne. Ale słaba goryczka. Jak na pilsa, zdecydowanie za słaba. Dziewiątka. Nie, dziewiątka słabizna. Nawet nie ma co. Jedenastka. Ciasteczka, goryczka. O, co to? Znam ten zapach. Jakieś ciastka. Takie ciastka... z otrębami.
tę łuskę czuć, łuskę, taką zbożowość. Nie, nie, nie jest to faworyt. I dwunastka. Bardzo estrowe. Jednak obstawiam, że estrowe, że to nie jest od chmielu. Cierpkie lekko. Więc myślę, że wyróżnienie może dostać gruszkowe, jako ciekawostka. Powiedzmy, że trzecie miejsce. Dwójka. Dwójka jest chyba najlepsza. Cytrusowa. Nieźle się to pije. Trochę niska goryczka. Więc przyjmijmy, że dwójka pierwsze miejsce. Ósemka. Chyba drugie. No. Co tutaj? Czwórka była jeszcze, tak? Shake. Shake owocowy. Czyli diacetyl plus estry, albo no, powiedzmy, że z chmielu. To jest smaczne piwo, ale zbyt wadliwe. Tu bym dał czwarte miejsce, czwórce i trzecie miejsce, dwunaste. No, generalnie takiego pilsa, żebym powiedział, że o, to jest pils, this is pils, to nie ma tutaj. Ale chyba najlepsza jest ta dwójka. Trójkę spróbuję z tą herbatą, ale chyba miodowo utleniony w ogóle. Te iced tea często mi się zdarzały w tych American Pale Ale'ach z Australii, więc to by było utlenienie. No nie jestem przekonany do tego, żeby powiedzieć, że to jest najlepsze piwo, najlepszy pils z browarów regionalnych. Ta dwójka. Są tu nowofalowe chmiele, jak sądzę. Jest generalnie czysto, ale goryczka jest słaba. No ale niech już tak zostanie, bo w ósemce też jest goryczka słaba. Jest owocowe. Ale przynajmniej jest czyste. Dobra. Zmieniam. Ósemka to jest pierwsze miejsce. Bo tutaj czuć, że to jest pils. Że to jest lager. Dwójka niech będzie drugie miejsce i dwunastka z czwórką. No tu jest ewidentny shake. Ewidentny shake to jest diacetyl i jakieś tam, nie wiem, może chmiele. Tu już tej gruszki tak nie czuję, ale jest niezłe. Czyli tak, ósemka, dwójka, dwunastka i czwórka, czwarte miejsce. Przekonajmy się, co to były za piwa. Szukamy zwycięzcy. Ósemka. Tu mamy ściągę. Lager cieszyński. Kurde, to jestem w szoku. Lager cieszyński, bez żelaza i w ogóle taki lekki. No, zaskoczyło mnie to. Więc to jest zwycięzca. Najlepszy pils. Fakt, że ja zaznaczyłem, że ma trochę za niską goryczkę, nazwali go lagerem, w zasadzie są kryci. Miejsce drugie, piwo drugie. Kormoran Warmińskie Rewolucje. To myślę, że nie jest dla wielu z Was zaskoczeniem. Warmińskie Rewolucje mają bardzo dobre opinie i rzeczywiście ono troszkę smakuje. No tam nie mówiłem, że Pale Ale, ale jednak mało pilsowo, ale... Bo to też nie jest napisane, że to jest pils. To jest lager z odwrotnym chmieleniem. Dwunastka. Dwunastka z Bojan Strażackie. Proszę. Też trochę słabo z goryczką, ale generalnie nie najgorsze. I czwórka. Miłosław Pilsner. A to już zaskoczenie jest dla mnie trochę. Bo... A, to jest shake. Bo myślałem, że to jest na nowofalowych chmielach, a nie. Zobaczmy jeszcze, prawda, listę hańby, czyli brzeczkowe, fatalne, chemiczne, to jest piątka. O! Pils na Hallertau Mittelfrüh.
Ciekawe. Tak, i siódemka, czyli to, co podejrzewałem o, że to będzie Cieszyn, czyli siódemka Szmata Żelazo, to jest Bojan Szwejk. Tylko z tyłu. Diacetyl tani szampan puste. To była dziesiątka, a dziesiątka to jest wrocławskie z Lwówka. No i co nam zostało? Bojan Toporek. Bojan Toporek. Owocowy, owoce, jabłka, estry. No generalnie nie było najgorzej, ale nie zgadłbym, że tu są amerykański chmiel Cascade, tylko raczej, że jest estrowe, nie? Czego nie powinno być. Czego nie powinno być w. Szóstka tu. Dalej, szóstka. Tutaj kormoran 3. No, na kormorana liczyłem. Mokry karton, kwiaty, czyste, herbata. Właśnie, no herbata dziwna, dziwna, ale no herbaciane mocno było. Dalej, jedynka. Słodowe, lekki diacetyl. Takie, nijakie, takie. Co dalej? Dziewiątka. Dziewiątka to był diacetyl, mokry karton, goryczka ziołowa. No, to jedyny, który miał goryczkę ziołową. No i tutaj ciasteczka, goryczka średnia, nie jest czyste, zalegające. Pilsna, mandarina, Bawaria. Powiem szczerze, liczyłem na to, że to tutaj będzie wysoko. Liczyłem, że będzie wysoko no, coś strażackie, toporek i liczyłem na warmińskie rewolucje. Także jestem, no, jestem mega zaskoczony lagerem cieszyńskim. A sprawdźmy jeszcze. Bo nie patrzyłem, bo nie czułem żelaza, a mam zasadę, że nie szukam rzeczy, których nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma żelaza. A żelazo było w siódemce, czyli w tym pilsie z tego, z Bojana. No Bojan ma z tym problem chyba. To by było wszystko. Mam nadzieję, że ten test był dla Was ciekawy. To fakt, że to nie było tutaj takiego pilsa, który bym powiedział, że o kurczę, to jest to. Ale te cztery pierwsze naprawdę są to niezłe, solidne piwa. Może nie do końca pilsowe, ale na pewno pijalne. Szczególnie tutaj dosyć dobrze czuć taką czystość lagerową. To by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.